jestem Magdalena Panfiłowa i jestem tu na zaproszenie Ani. Bardzo Ci, Ani, za to dziękuję, że mnie tutaj zaprosiłaś, bo nie wiedziałam, to jest taki spot. A teraz już wiem. Też tak w tak wielu powieściach się przyjrzałam Waszych. Jestem akurat tu na zakończenie więc tego kręgu, więc też mogę coś o sobie powiedzieć. Jestem przede wszystkim mamą czwórki dzieci i też wyjeżdżałam z domu w wielkim chaosie. I na życie są olejki, takie to muszę jakoś poradzić. Ale chciałam Wam powiedzieć to, że jak Was słuchałam, to ułożyło mi się coś takiego, że z czego sobie nie zdawałam trochę sprawy, ale też to, że jestem po zmianie, że sobie tak to uświadomiłam. Dlatego, że z wykształcenia jestem architektem, ale jestem już teraz zupełnie gdzie indziej. Jestem w takim miejscu właśnie, w którym jest mi dobrze, który czuję, że przyniesie mi też takie fajne rzeczy. Mieszkam właśnie w takim domu z gliny, słomy i drewna, które jest niewielkie, ale bardzo dobrze się sprawdza w praktyce. I właśnie pora roku, która teraz jest wokół nas, bo mieszkam na wsi, to błoto. Jest taka trudna trochę pora roku. Ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że mam także inspiruję bardzo wiele rzeczy i wieloma rzeczami się zajmuję. I teraz mam optykę taką właśnie skierowaną na ceramikę i możecie też znaleźć mnie właśnie na razie popisu na Facebooku. Nazywam się Wild Design, czyli dziki design. Nie mam ze sobą, musiała być wizytówka do każdej mojej działalności, mam ze sobą ci tylko tą olejkową wizytówkę, ale tam macie kontakt, do mnie, więc jakbyście chciały, to po prostu możecie się ze mną skontaktować. Zajmuję się też kosmetykami naturalnymi i nazywam się krem żywy wtedy. I mam ze sobą krem, więc jeżeli macie ochotę, to możecie się wysmarować i zobaczyć, co takiego jest. Tak w ogóle? Jako tak, to jest taki tester. A ja już go gdzieś... Musicie sobie spróbować to. A propos tych kronik akaszy, o których mówiłaś, ja nigdy sobie nie robiłam żadnych kronik akaszy, ale myślę, że tym czymś, co robiłam chyba już setki razy wcześniej, to jest Towarzyszenie przy porodach. I to wasze też przy porodach domowych. No i to jest coś tak, to jest mój największy nauczyciel, tam się też bardzo realizuje. I teraz też zajmuję się olejkami eterycznymi. Dla mnie to jest jakby, to był taki jak powrót do domu. Po prostu tam odnalazłam bardzo wiele odpowiedzi. I niesamowicie, Aniu, miałaś tak naprawdę czuję z tym, żeby połączyć olejki z samozdrawianiem, bo wydaje mi się, że to jest po prostu niesamowite połączenie, dlatego że rośliny tak naprawdę produkują te olejki eteryczne po to, żeby pozostać w dobrej kondycji. Czyli żeby samo się uzdrawiać. Natura jest bezlitosna w tym temacie i weryfikuje to błyskawicznie. Jeżeli któraś z roślin nie jest w stanie sama sobie poradzić z grzybami czy z jakimiś szkodnikami, albo nie jest w stanie na tyle zadbać o zapłodnienie, czyli przywołać owady, aby ją zapyliły, albo chronić owoc przed dojrzewaniem, nie jest w stanie się rozmnażać i znika. Więc to jest ten potencjał, który jest naprawdę ogromny i z którego możemy skorzystać. I rośliny oczywiście, tak jak Wam mówiłam, produkują te olejki eteryczne w bardzo różnych swoich częściach, ponieważ te olejki mają takie różne zadanie. I to jak ja z nimi pracuję, to najpierw lubię się przyglądać, znaczy wącham sobie, ale bardzo lubię się przyglądać, skąd pochodzi ten olejek. Bo bardzo dużo informacji jest już w tym, w jaki sposób roślina go wytwarza, czy to jest korzeń, czy to jest skórka, czy on jest takim na przykład owocem, który rośnie w jakichś ciepłych warunkach, czy też może to jest jakaś Nowa Zelandia, albo Syberia, albo jeszcze jakieś inne miejsce. I bardzo często już dużo informacji może przyjść od tego olejku, tylko żeby obserwować tą roślinę. I to jest też niesamowicie pasjonujące. I są to takie substancje lotne, które są tylko troszkę wolniejsze od myśli. I to jest dla mnie też niesamowite, że tak szybko to działa, dlatego że przekraczają barierę komórkową i często wystarczy kilka oddechów danego zapachu i on już jest w Waszym ciele, już jest w środku, już działa. Więc to jest też dla mnie niesamowite, że mamy coś tak niesamowicie szybkiego do dyspozycji, że można z tego skorzystać. Ważne jest to właśnie w związku z tym, że te olejki eteryczne są takie skuteczne, czyli tak naprawdę penetrują to nasze ciało, niezależnie od tego, w jaki sposób ich używamy, czy zewnętrznie, czy wewnętrznie. To i tak jest wewnętrznie, bo zawsze docierają do środka. Dlatego tak ważne jest to, żeby używać tych olejków dobrej jakości, bo zastanawiałam się, jak Wam to powiedzieć, jak ja to czuję i tak pomyślałam sobie, że
chyba najważniejsza jest ta intencja, no bo jeżeli roślina produkuje dany olejek, wytwarza go z intencją samoochrony i samouzdrawiania, to pięknie ta intencja nie jest zakłócona. Czyli jeżeli tak naprawdę tutaj nie wchodzi do tego jakiś temat z pestycydami, które na pewno zakłócają tą informację, czy z jakimś biznesem, który po drodze wcale nie jest fair trade, czyli może tak naprawdę powodować, że taki olejek już niesie ze sobą cierpienie jakichś ludzi, którzy są wykorzystywani w jakikolwiek sposób. I więc dla mnie w takim poszukiwaniu takiej czystości intencji bardzo mocno zwróciłam uwagę na to, żeby znaleźć taką firmę, która po prostu te olejki robi od samego początku, tak jak ja bym sobie to wyobrażała. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że olejki pochodzą od roślin i są to po prostu żywe organizmy. Można powiedzieć, że niektóre osoby, które pracują z roślinami i są z nimi, czy w medytacji, czy rozmawiają z nimi, wyczuwają lub nie wyczuwają ducha roślin w danych olejkach. I to też jest niesamowite, że jednocześnie ta intencja rośliny, o której Wam mówiłam, ale druga jest taka, że Wy również możecie wybrać tą swoją intencję, bo można być w takim kontakcie zupełnie bezpośrednio z olejkiem i w ten sposób też z nim pracować, tak jak po prostu z bytem. Więc to jest takie coś, co też mnie niesamowicie zainspirowało. A poza tym olejki tak naprawdę, mimo tego, że dany czysty olejek eteryczny, wydaje się, że jest jakąś taką jakby jedną substancją. On pochodzi rzeczywiście z innej rośliny, ale tak naprawdę chemicznie składa się z bardzo wielu związków chemicznych. Czasami to jest kilkadziesiąt albo nawet ponad 100 różnych substancji, które działają na zasadzie synergii. I to jest dla mnie też, ta informacja była też takim niesamowitym impulsem do tego, żeby się zastanowić, jak to jest połączone. Że jeżeli na przykład dany olejek ma jakąś substancję, która mocno działa na jakiś obszar naszego ciała, coś mocno stymuluje, to jednocześnie w tym olejku od razu są zawarte substancje, które łagodzą ewentualne skutki uboczne. Zatem gdzie to jest taka kompletna mieszanka z jednej rośliny, która tak naprawdę jednocześnie coś mocno stymuluje, a od razu łagodzi objawy. Dlatego one też jakby tak stosowane zgodnie z pewnymi zasadami bezpieczeństwa nie mają w ogóle skutków ubocznych. To jest substancja naturalna, która po 3 godzinach od przyjęcia do naszego ciała potem jest z niego uwalniana i w ten sposób je opuszcza, czyli jest metabolizowana przez nasze ciało. I chciałam Wam powiedzieć, że są różne sposoby pracy z olejkami, z jakimi ja się spotkałam też. Często jest tak, że można po prostu wąchać olejki i patrzeć, badać, który zapach pasuje. I ja z doświadczenia zauważyłam, że jest to takie łagodne wsparcie jakiegoś tam procesu, w którym jesteśmy. Jakby ta moc olejku, którą odnajdziemy w tym takim sprzyjającym na zapachu, może być takim towarzyszem, który po prostu pomaga nam przez to przejść. I to jest taka, powiedziałabym, łagodna forma pracy. A jest forma zupełnie odwrotna. Też znam osoby, które tak pracują, że najpierw zastanawiają się, jakie mają braki, potem, czy jakie mają jakieś wyzwanie do pokonania, czy co chciałby zmienić, jakie przekonanie bardzo mocno sobie pracuje. Potem szukają olejku, który jest odpowiedni dla pracy z takim przekonaniem. I potem go testują. Zazwyczaj okazuje się, że w ogóle nie pasuje ten zapach. Dlatego, że to jest mocny temat, który jeszcze siedzi jako przekonanie i dopiero trzeba go przetransformować. I można wtedy pracować w ten sposób, że uparcie cały czas aplikuje się ten olejek, patrząc co on zrobi. I bardzo często zdarza się tak, że po kilku dniach, czasami po trochę dłuższym czasie niż tydzień, ten olejek zaczyna nam pasować. Co oznacza, że ten proces, żeby to ciało jest stymulowane i z tej pamięci komórkowej są uwalniane znacznie głębsze tematy, niż takie po prostu delikatne, takie powierzchowne. I w ten sposób można na tyle przystymulować ciało, że można też pracować takimi bardzo grubymi tematami. Jest też bardzo ciekawa forma pracy z olejkami, którą jest kotwiczenie. I to też można na wiele sposobów sobie rozpracować. To bezpośrednio łączy się z naszym układem nerwowym i z mielinizacją połączeń neuronowych. Polega to na tym, że możemy na przykład chcąc sobie zakodować jakąś sytuację, czy jakiś taki proces, który chcemy, żeby nam się potem włączał automatycznie tylko przy zapachu jakiegoś olejku, robić tak, że na przykład aplikujemy sobie jakiś zapach olejku, bądź na ciało, bądź po prostu go wąchamy i stwarzamy okoliczności sytuacji, którą chcemy zakodować. Dajmy na to na przykład chcemy, nie wiem, przygotowujemy się do porodu i na przykład chciałybyśmy nauczyć się tego, żeby na sam zapach lawendy następował nas relaks, błogostan, żeby się uwalniały po prostu takie, wiecie, pozytywne emocje. Więc można pracować z olejkiem w ten sposób, że wąchając czy aplikując lawendę, robić bardzo przyjemne rzeczy przy okazji. Podawać się masażowi, słuchać muzyki, jakby to, co absolutnie sprawia ten największy błogostan dla nas.
I bo mówi się te 28 powtórzeń, tak? Ale czasami to może być znacznie szybciej, bo olej trochę na jakby głębszych warstwach pracuje. Czasami wystarczy, że po iluś tam powtórzeniach sam zapach już nas w ten stan wprawia i tak bardzo szybko można osiągnąć te zamierzone efekty. Niesamowite jest też to, że w związku z tym, że tak Wam mówiłam, to jest bardzo wiele substancji, które w danym olejku pracują. I w związku z tym, że my jesteśmy totalnie różni, może tak się zdarzyć, że jakiś olejek będzie inaczej działał na mnie, a inaczej na Ciebie. I dla mnie to jest właśnie bardzo fajnym potencjałem, bo oznacza, że nie ma prawdy objawionej, tylko że można poszukiwać i każdy ma rację. Tak? Jakby jest to tak naprawdę praktyka przez doświadczanie i przez to, żeby próbować i sprawdzać. Można się oczywiście sugerować czy encyklopediami aromaterapeutycznymi, czy jakimiś informacjami, czy czyimś doświadczeniem. Ale tak naprawdę to też się odzwierciedla w tym, co mówiłyście Wy, o tym, że na samym końcu tak się spotykamy ze sobą. To też jest to spotkanie, nie ma recepty. Jest to spotkanie ze sobą i z tym takim wewnętrznym odczuciem, co mi to robi, co to zupełnie jakby dla mnie robi. Właśnie w związku z tym chciałam tylko powiedzieć, że nawet jeżeli nie uda nam się na samym początku dobrać tego pierwszego czy drugiego olejku na jakąś dolegliwość, czy na coś, co chciałobyśmy sobie przepracować, nie warto się zniechęcać, tylko warto poszukiwać, bo to pokazuje, że gdzieś ta ścieżka jest gdzieś, tylko trzeba ją odnaleźć i to jest na pewno taka pełna przygód sytuacja. I teraz chciałam Wam właśnie powiedzieć taki jeden, podać konkretny przykład, o co chodzi z tym, że działają różnie oraz też o tym, że ta praca jest wielowymiarowa, dlatego że to jest bardzo ważne, żebyście wiedziały, że olejki działają na ciało i to bardzo szybko działa na to ciało, dlatego że wchłaniają się błyskawicznie, nie mają, ściana komórkowa nie jest barierą w ogóle dla olejków, ale też jednocześnie działają na nasz system nerwowy, działają na mózg, w związku z tym działają też na emocje i działają bardzo silnie. I tak samo teoretycznie, chemicznie działają inne substancje, tak, eteryczne, które w ten sposób się dostają do naszego ciała, ale wydaje mi się, że czysty olejek eteryczny, który ma w sobie pamięć rośliny, która naprawdę gdzieś rośnie, pod niebem doświadcza, ściąga z ziemi różne informacje, może być bardzo bogatą potencjalnie substancją do pracy. Znacznie bogatszą niż jakaś substancja taka wytworzona w laboratorium, która być może ma podobny skład chemiczny czy bardzo podobny zapach. Na poziomie tego zapachu może stymulować podobne obszary, ale jeśli chodzi o taką głębszą pracę, na pewno będzie to działało zupełnie inaczej. I chcę Wam właśnie opowiedzieć o takiej właśnie sytuacji, no różne sytuacje, ale tak może wybiorę tą porodową właśnie, bo to jest chyba taka rzeczywiście ciekawa sytuacja. Jednym z olejów typowo do porodu jest Clary Sage, czyli szabla muszkatułowa. Mówi się, że to taki olej, który otwiera, to jest takie otwarcie. On jest świetny też do pracy w ogóle z kobiecymi tematami, z macicą, z miesiączką, z menopauzą, z różnymi takimi tematami hormonalnymi też. Ale przy porodzie ma konkretnie takie działanie, że kiedy jest gotowość, to użyty może przyspieszyć skurcze, czy otworzyć, rozluźnić szyjkę macicy. I byłam w takim porodzie, przy którym aplikowałam jakieś olbrzymie ilości w ogóle tego olejku, ponieważ ten poród nie postępował. Były cały czas skurcze i jeden dzień, drugi dzień po prostu ciągle nie postępował. A ja ciągle oparcie tą szałę, to miałam zakodowane, że to jest olej, który otwiera szyjkę macicy, więc po prostu powinien ten poród otworzyć. No i okazało się, słuchajcie, nic się nie działo, tak? Byłam już trzecią dobę przy tym porodzie i po prostu ta szyjka była ciągle zamknięta. I nagle mnie olśniło, że przecież, okej, no dobra, no to jest jakieś ciało fizyczne i jest ta szyjka macicy i w ogóle sama macica, ale przecież to jest człowiek, który ma swoje emocje, przeżycia, lęki i tak naprawdę ta przyczyna, która trzyma, może być zupełnie inna, może być emocjonalna. I nagle tego olśniło, to wspaniałe olej, kadzidło, frankincense. Pomyślałam sobie, okej, dobra, niech to będzie praca z tym duchem. A kadzidło też jest takim pięknym olejkiem, który można przywitać dziecko. To jest też ta biblijna opowieść o kadzidle i olejku z mirry, gdzie właśnie aplikując na główkę dziecka można tak scalić ten duch z ciałem do tego nowego przybysza. No i rozpoczęłam pracę z tym olejkiem podczas tego porodu. I okazało się, to jest też olej, który pomaga przy pracy z traumami, z lękami, z bardzo silnymi tematami takimi z emocji, gdzie są mocne zablokowania. I następuje taka integracja po tym olejku też, no, czy może nastąpić, wiadomo, na każdego może zadziałać inaczej. I podczas tego porodu zdarzyło się to, że udało się podczas masażu z tym olejkiem dojść do źródła tego prawdziwego lęku, popracować z tym lękiem i słuchajcie, 3 dni nic się nie działo. Po aplikacji kadzidła po godzinie rozpoczął się poród i tak naprawdę jeszcze chwilę później, to już na pewno nie trwało godziny nawet, bo już pełne rozwarcie. Czyli to po prostu na tyle na emocje zadziałało, że ten poród jakby mógł się wydarzyć w ciele fizycznym. Więc też Wam chciałam powiedzieć, że ta właśnie praca może być taka, że encyklopedia aromaterapeutyczna to jest jedno, czy aplikacje, które są cudowne, z których warto korzystać,
Ale bardzo fajnie jest się kierować intuicją i posłuchać się tego wewnętrznego głosu, który wiem, że na pewno często prowadzi dobre rejony. I właśnie, zapomniałam o najważniejszej rzeczy. Ja przygotowałam w ogóle dzisiaj specjalnie na tą okazję olejek i chciałabym go puścić i bardzo bym chciała, żebyście doświadczyły go. Możecie się smarować nim, możecie po prostu wąchać, możecie go aplikować na nadgarstki, czy tam, gdzie krew krąży żywo, tam się najczęściej aplikuje olejki dla takiego terapeutycznego rezultatu. Olejki na emocje też, to tu jest, tam jest dużo takich właśnie olejków emocjonalnych. Możemy też aplikować tu z tyłu na kark, szczególnie to jest takie miejsce, jak kończy się czaszka, jest takie wgłębienie, tam jest blisko do pnia mózgu i stamtąd często olejki błyskawicznie dostają się tam, gdzie się mają dostać. Tak wam mówiłam, jakby zewnętrznie jest tak wewnętrznie, że olejki można albo wdychać. Nie wszyscy są przekonani do tej metody, ale można przywołać narkozę jako taki sposób na to, żeby pokazać, że także wąchując coś dosyć szybko można zadziałać na ciało i na mózg. Można też właśnie smarować też ciało. Najlepiej, ja wyznaję taką zasadę, że dobrze stosować olejek tam, gdzie mamy genezę danego tematu, tak? Czyli jeżeli na przykład boli mnie żołądek, to mogę albo przyjąć miętę pieprzową pod język, doustnie, albo mogę masować ją w brzuch na oleju bazowym, tak żeby przeniknęła tam, gdzie chcę, żeby przeniknęła. Czy jeżeli na przykład takim obszarem są emocje, gdzie czuję na przykład zatkaną klatkę piersiową, to na pewno takim olejkiem, który chciałabym masować, to będzie jakiś olej na tą przestrzeń serca i będę go aplikować tutaj, być może gdzieś jeszcze tutaj na emocje. Chcesz teraz próbować coś? No. Na ból głowy, tak? Tak. Okej. Sorry. Mogę zacząć od ciebie, żebyś sobie masowała tamten, który idzie. Która ma? Ja mam. Też lunka na... Lunka da lu. Tak. Lunka lu. Widzicie? A ja zapamiętam. I chciałem zrobić. Czy można kupić u ciebie taki olejek już dziś? Chodzi mi o ten, który pomógł przy porodzie, o ten, z którym można pracować na różnego rodzaju olejki. Ja jak nie zajmuję się sprzedażą tych olejków, mogę dać ci próbkę, tak żebyś mogła spróbować, ale jeżeli właśnie... To jest też jakby temat dotyczący tego, że tej dbałości o jakość i o czystość, jakby te olejki są sprzedawane zawsze bezpośrednio u producenta, żeby była ta kontrola jakby tego, że nikt po drodze ich nie odkręci, nie doleje czegoś, nie zmieni jakości. Więc tak to wygląda, więc ja mogę się podzielić tak inspiracyjnie. Natomiast gdybyś chciała mieć swój, to dobrze byłoby to tutaj powiedzieć. Na tą stronę, rozumiem, tak? Mam tutaj jakąś stronę? Nie. Tak, tam u góry jest. Tak. A właśnie, ja w ogóle chciałam powiedzieć też o takiej grupie facebookowej, którą prowadzę. No, przyjąć do bloga. Na razie to jest Apotekarz Olejki. I bardzo was zachęcam, bo to tak a propos tego, co mówiłeś, trzeba się zwolnić z normalności. Ja piszę o tych olejkach trochę w nienormalny sposób. I no i to jest chyba trochę też o tym, jaka jestem, więc. Jak macie ochotę coś więcej na ten temat, to zapraszam was bardzo serdecznie. To jest bardzo inspirujące, chciałam o siebie tak. A ja obiecałam dziewczynom, Madzia, że ty opowiesz tą historię, jak spotkałaś panów policjantów. Zastanawiałam się właśnie, czy odgrzewać tę samą historię. Trzeba, bo one w ogóle nie oglądają live'ów moich. Nie oglądają live'ów? Nie wiedzą, o co chodzi. W każdym razie. Okay. Dziewczyny, to jest mega historia, musicie usłyszeć. I teraz tak. Genezą do tej historii jest to, że kiedyś jak zaczęłam gromadzić swoje olejki, to je nosiłam w torbie i miałam je zawsze strasznie dużo i to też jest do przepracowania, dlaczego zawsze mam mandy ze sobą, ale w pewnym momencie odkryłam właśnie, że można mieć taką malutką kosmetyczkę, w której są takie malutkie olejki, to nawet można mieć w kieszeni. To jest geneza tej historii, bo myślę, że jakbym miała ten mandy, to bym się nie dokopała do tego olejku, który mi chodziło, a tu się mogłam dokopać. I chciałam powiedzieć, taką kosmetyczkę, ty się do mnie dostaniesz, to gospodyni pełno olejków, także sobie bym też mogła wybrać. Po zakończeniu programu, ale była taka sytuacja właśnie, że byłam, słuchajcie, w Gorlicach, też po jakimś takim całym dniu już długim na spotkaniu z moją taką bardzo bliską mi kobietą i wyjeżdżałam z parkingu i to jest tak, wiecie, ja mam coś takiego, w związku z tym, że mam taki chyba jakiś temat związany z policją, że jak widzę policję, to ja mam wewnętrzne przekonanie, że jestem winna, więc była taka sytuacja, że wyjeżdżam, co zrobię, na pewno jestem winna, to jest to przekonanie. I wiesz, że bus policyjny, który mnie przepuszcza. Słuchajcie, ja zgłupiałam, tak? Więc miałam taki moment, że tak zatrzymałam się,
I tak patrzą na mnie, na nich patrzę i mi się, wiecie, przywija mi się, tak? Co zrobiłam? To jest podpucha, na pewno chcą mi coś udowodnić, tak, wiecie, takie różne tematy. A potem sam się nie, to jest policja. Oni po prostu mną, szarym obywatelem, się opiekują. Oni po prostu chcą, żeby ja przyjechała, żeby widziała, że oni są za mną, że wspaniale w ogóle. No i na tej fali tych swoich myśli wyjeżdżam i wymusiłam na następnym człowieku, który wyjeżdżał z głównej ulicy. Oni kosmetyczkę i tak zaczęłam zastanawiać się szybko i pomyślałam, tylko takie hasło mi się wyświetliło, dzika pomarańcza przywodzi na myśl pozytywne chwile, pomyślałam to. Więc wzięłam tą małą buteleczkę i zanim, pomyślałam, gdzie to rozpowiedzieć, jak to zrobić. I zanim policja do mnie podszedł, wolałam taką ścieżkę wzdłuż tej szyby, bo wiedziałam, że każe mi otworzyć szybę, więc tak polałam to zrobię. Czekam, wtedy wiedziałam, że już coś na pewno dobrego się wydarzy. No i pan oczywiście zapukał, proszę otworzyć szybę, otworzyłam tą szybę, a na niego tak... Od razu, słuchajcie, uśmiech na twarzy. Wymusiła pani pierwszeństwo, a ja mówię, tak wiem, po prostu, bo... I tak zaczęłam zupełnie jak taki człowiek, tak zgodnie po prostu człowieka. Mówię pan co, policja zawsze do mnie wywołuje taki dupościsk, że ja po prostu jakby muszę coś jakby głupiej i tak dalej, bo tak powiedziałam o tym tak zupełnie normalnie. I on tak powiedział, wie pani co? Życie jest najważniejsze. Proszę o tym pamiętać. I po prostu pozwolił mi odjechać rzeczywiście bez mandatu wtedy, a byłam przekonana, że tego się już nie da uratować. I to jest właśnie ta historia. Ale chciałam wam jeszcze powiedzieć jedną historię, tą, która się łączy z robieniem tego olejku, bo to jest też jakby... To było dla mnie też takie ważne, a propos też bycia w jakiejś roli i w ogóle koncepcji na siebie. Więc miałam taką koncepcję, jak już wiedziałam, że będę tutaj coś do was mówić o tych olejkach, że wiadomo, że wy musicie doświadczyć tego olejku, więc wyobraziłam sobie, że stworzę specjalnie taką mieszankę na dziś z intencją. I moje wyobrażenie wyglądało to tak, że na pewno będzie taka cudowna przestrzeń pomimo mojej czwórki dzieci i w ogóle różne rzeczy, które muszę zrobić, że ja tak, wiecie, prawie w pół medytacji, unosząc się nad ziemią, po prostu te wszystkie intencje włożę tej mieszanki i stworzę tą mieszankę. Oczywiście tak się kompletnie nie zdarzyło, tak jak wam mówiłam, pora roku się nazywa błoto, więc nawet jak mi się udało wyrzucić te dzieci na dwór i myślałam, że na chwilę po prostu będę miała te 10 minut dla siebie, one co chwilę wracały z jakąś awarią, a to ktoś wpadł w błoto, a to się nasypał śnieg do buta, a to coś tam, a to coś tam, więc cały czas po prostu wracały z tematem. Ja po prostu czułam, jak mi tak rośnie, już w pewnym momencie już czułam, po prostu że mam potąd i że po prostu popłakałam się z tego wszystkiego. Mówię, kurczę, po prostu nie mogę zrobić tej mieszanki na takich emocjach, to jest po prostu niemożliwe. To będzie beznadziejna mieszanka. I pomyślałam sobie, dobra, poczekaj Magda, jeszcze przecież są takie rzeczy, które możesz użyć teraz. Ja tak pomyślałam, okej, dobra, no to który olejek? Wzięłam vetiver, dlatego że vetiver ma bardzo długie korzenie. I pomyślałam sobie, że jak ja już jestem tam, to on mnie być może sprowadzi trochę niżej. Najpierw ten vetiver. Potem pomyślałam sobie, dobra, jak jeszcze mam w ogóle jakiś potencjał, to niech się ujawni, użyłam tego kadzidła. I słuchajcie, po prostu nagle poczułam, że jestem w sobie po prostu. Mówię, okej, dobra, mogę to zrobić. No i właśnie powstała ta mieszanka. Nie wiem, czy jej doświadczałyście już, czy nie, ale właśnie chciałam, żeby to było coś takiego, co ma w sobie trochę radości dziecka, ale też jest takim i głębokim relaksem i ma w sobie taki powiew świeżości. Więc jest tam trochę Nowej Zelandii w postaci Douglas Fir. Jest właśnie ten vetiver, który sprowadza do korzeni. I kadzidło, które przywołuje tego ducha. Jest też mieszanka, która jest typową mieszanką na pracę z przestrzenią serca, która tą przestrzeń otwiera, nazywa się Align. Jest też bardzo relaksujący cyprysik japoński, czyli hinoki. No i potem już jest mandarynka, która uważam, że jest taką najbardziej dziecięcą olejkową, najbardziej dziecięcym olejkiem. Takim dla mnie, który się kojarzy z dzieciństwem i takimi najpyszniejszymi słodyczami. Jedna grupa Petit Grain, które to są gałązki, gorzkie pomarańcze, które dla mnie też są taką esencją relaksu. I też byłam bardzo ciekawa, jak wam się będzie doświadczać i co wam zrobi ta mieszanka, ale tak, to chyba to, co chciałam powiedzieć.